Witamy bardzo serdecznie. Nowy program w kanale Łączy Nas Piłka, Milik Show. To 72-godzinny program, w którym będziemy mówić wyłącznie na temat Arkadiusza Milika. Zapraszam bardzo serdecznie Łukasz Milik i Jakub Milik. W ostatnich dniach ciężko znaleźć jakiekolwiek publikacje, a także materiały dotyczące napastnika Ajaxu Amsterdam, a także reprezentacji Polski, dlatego... Wychodzimy Państwu naprzeciw, Wy mówicie A, my mówimy B, dlatego teraz długa, merytoryczna dyskusja na temat Arka Milika. Może zacznijmy od tego, że... Urodził się w 1994 roku. Tak, jest wychowankiem Rozwoju Katowice i co ciekawe, we wczorajszym meczu w końcu się przełamał. Dokładnie. Tak, ta nasza mała prowokacja na sam początek wideobloga błyskawicznego związana z tym, że no troszeczkę nam się dostało za to, że promowaliśmy Arkadiusza Milika. Trochę oczywiście zasłużenie, jeden niefortunny tutyp na łączy nas piłka. Ja to coś za nisko siedzę, nie? Kibice, chyba. Kibice. Może się troszkę podwyższę. Tak, to będę niższy od Polkowskiego, to jest skandal, normalnie jestem od niego wyższy. No, kibice po prostu nas gdzieś, można powiedzieć, zmieszali z błotem. Bywa i tak, ale oczywiście będziemy mówić także o Arkadiuszu Miliku, bo to reprezentant Polski i dzisiaj wjeżdża na kanał. Tak jak wcześniej już dzisiaj pisałem, trzeba mówić o Arku przez ten tydzień, no bo podejrzewam, że w przyszły czwartek no już ta saga się i tak grzałka się skończy, gdyż Ajax po prostu przegra odpadnie w Warszawie i to Legia zagra w ćwierćfinale Ligi Europy. Ja w ogóle muszę przyznać, że wczoraj czułem się dumny z występu polskiej drużyny. Oj, bardzo. Po raz pierwszy od podejrzewam czasu meczu Wisła-Lazio. Jeżeli chodzi o mecze wiosenne w europejskich pucharach, to był kolejny mecz polskiej. Zwłaszcza druga połowa. Legia zagrała fantastycznie. Trzymamy kciuki za Legię w rewanżu. To będzie za tydzień. Ale oczywiście nasze wnioski nikogo nie interesują na temat meczu, więc to tyle, jeżeli chodzi o spotkanie Legii z Ajaxem. Kolejne części z Arkiem Milikiem, jak wam było jeszcze mało. Już niedługo na naszym YouTubie. Prawdopodobnie już druga część jest, kiedy oglądacie tego wideobloga, także zapraszam serdecznie do oglądania. Ale mamy ciekawe obrazki, jeszcze takie, które nie zostały opublikowane w tym reportażu i nie jest głównym bohaterem tych obrazków Arkadiusz Milik. Tak jest. Jak widać, byłem u Harry'ego z Tybetu. Chciałem, żeby troszeczkę mnie naładował energią, ale przy okazji też wizyty w Amsterdamie spotkaliśmy młodego piłkarza Ajaxu, który, co ciekawe, mówił po polsku. Zresztą zobaczcie sami. Nie tak. Nie tak? Dobrze. O! Dobra. Ekolskor. Też mam nadzieję, że nie umknęło waszej uwadze to, iż bardzo literacko rozwija się Łukasz Wiśniowski. Naprawdę człowiek obdarzony lekkim piórem. Jego ostatnie dzieło, Futbol w okularach, macie już możliwość przeczytać na kanale Łączy Nas Piłka. Chodzi zupełnie o coś innego. Chodzi o pewien cytat, oczywiście wykorzystałem w tekście, o którym mówisz ten cytat, z Jerzego Pilcha. To jest książka Tezy o głupocie, piciu i umieraniu. Natomiast no, utożsamiam się z Jerzym Pilchem, bo sam od dziecka byłem okularnikiem. Czyli o Polakach. Wprawdzie ciężko było moją obwadę zbadać, bo na wsi nie było okulisty, ale już jak poszedłem do pierwszej klasy wtedy w szkole podczas badań okazało się, że mam kilka dioptrii. I Jerzy Pilch w felietonie Prawdziwa węgierska futbolówka pisze tak, bo to bardzo zabawne. U schyłku lat 50. byłem w mojej rodzinnej miejscowości jedynym dzieckiem, które nosiło okulary. Taki mały, a już w okularach, mawiali na mój widok starsi koledzy i moja ściśle wymierzalna w dioptrach odmienność dawała im oczywisty asumpt do klasycznej represji. Dziewczynki na mój widok chichotały i niewykluczone, że wtedy właśnie przyrzekłem sobie solennie, iż jak dorosnę, zostanę dozgonnym pogromcą tej rozchichotanej zbiorowości. Pisał Jerzy Pilch, mówiąc o tym, że ktoś, kto ma okulary, uchodzi za trochę pokraka, za gamonia itd., itd. Sytuacja się zmieniła, kiedy Jerzy Pilch, młody Jurek, dostał od swojego taty piłkę, prawdziwą węgierską futbolówkę. Tak było aż do chwili, kiedy w drzwiach mojego pokoju stanął ojciec, ściskając pod pachą prawdziwą węgierską futbolówkę. Dotknąłem żółtej jak brazylijska plaża piłki i poczułem, że wielkie przeistoczenie bierze mnie w swoje posiadanie. Już nie byłem w mojej rodzinnej miejscowości jedynym ofermą w okularach. Teraz byłem także jedynym posiadaczem prawdziwej węgierskiej futbolówki. Starsi koledzy, którzy chcieli grać moją piłką, musieli i mnie, gamonia w okularach, dopuszczać do gry. Tak pisze Jerzy Pilch, a to był asumpt do tego, żeby podyskutować o tym, jak nauka i piłka gdzieś dzisiaj ze sobą współgrają, między innymi o tym może się przeczytać na Łączy Nas Piłka w tekście Piłka w okularach. Dziękuję. Tak jest. No Jerzy Pilch rzeczywiście potrafi pięknie rozprawiać i pisać o piłce. A dziewczyny chichoczą jeszcze na twój widok i widok twoich okularów? Nie sądzę, już raczej patrzą... Raczej patrzą z policowaniem. Chciałem powiedzieć z podziwem, ale no, ubiegłeś mnie. Ale też ważny temat w tym tygodniu, niezwykle ciekawe wideo wjechało na nasz kanał i musimy tutaj troszeczkę obronić naszego kolegę, który odwiedził Waldka Kiepskiego i Sebastiana Mile na pranie serialu
Świat według kiepskich. Pisało bardzo wiele portalu o tym... Portali. Portali? No, powiedziałem portalów. Tak, no więc jednak moje literackie postępy nie idą razem z gramatycznymi. Ja chciałem cię podpompować, a tu niestety wszystko nie wzięło, razem z gramatycznymi. Wszystko wzięło w łeb. W każdym razie pisało się o tym, że to Polsat wespół z Sebastianem Milą, Jezus Maria, wpadł na taki pomysł, a to jest krzywdzące i to jest nieprawda. Dlatego bo przedstawiamy sprawcę całego zamieszania. Cały ten sukces to jest dzieło właśnie tego oto człowieka, także popularny Kometa, czyli Piotr Domanowski jest autorem tego pomysłu i to on to od początku do końca doprowadził tę akcję. Wymyślił, zaplanował, wszystkich wydzwonił, pojechał, nakręcił, zmontował. Także Kometa, łączymy się z tobą tutaj. Dokładnie. A właśnie, jednej rzeczy nie powiedziałem, bo chciałem mówić o tych okularach także z jednego powodu, że jak dzisiaj się okulary łączą z piłką, że nawet można spotkać piłkarzy w okularach. Pewnie świetnie znacie Jeroma Boatenga, który na co drugim zdjęciu, które wkleja, ma okulary, ale także jeden polski piłkarz nosi okulary. Oto właśnie Mateusz Klich, piłkarz dzisiaj Kaiserslautern. No jak widać, dzisiaj gamonie w okularach przejmują ten futbolowy biznes, można powiedzieć. Dawid Kownacki też chyba widziałem od czasu do czasu zakłada. Też, a chyba zerówki ma. Chyba tak, bardziej dla lansu. No ale można się, jak widać, dzisiaj w okularach lansować, a nie być gamoniem, który jest obiektem drwin. Także ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo niestety okularów się nigdy prawdopodobnie nie pozbędę. Tak jest, no co zrobić? No co, to kończymy dzisiaj. Oczywiście na koniec jeszcze tutaj próbujemy naszą manifestację, naszą prowokację. Oczywiście jesteśmy przygotowani na kolejne wiadra pomyj, które się do nas wyleją. A tak wygląda Milik w okularach. O, proszę bardzo. Do zobaczenia. Nie będzie dzisiaj suchara na koniec. Widzimy się za tydzień w wideoblogu błyskawicznym. Do zobaczenia.